Zresztą wielokrotnie udowadniał to w wyścigach pucharowych. Zobaczmy, kolejne podejście do startu. I już jedziemy. Walczy tam Igor Lejko, walczy Dominik Zając, teraz opuszcza tor. A żeż pech teraz kierowcy Amo Racing, prowadzi Anders Gajczyk. Trzecia pozycja Piotr Dębiński, Karolina Janicka, ależ tam jest wody. No w tych profilowanych troszeczkę zakrętach, tych niżej usytuowanych. Wody bardzo dużo w tych wielkich kałużach. No i teraz prowadzenie. Anders Gajczyk jest pierwszy, Igor Lejko drugi, trzeci Piotr Dębiński, później Karolina Janicka, Adrian Marcinkiewicz, Mariusz Szymczak, Ariel Piotrowski, Sebastian Loc, Jacek Pokojowczyk, Paweł Dajewski i zamykający stawkę Łukasz Borowski i Dominik Zając. Okrążeń do przejechania w każdym z wyścigów. Przypomnijmy, 4 wyścigi do przejechania w ten weekend mają zawodnicy kategorii seniorskich. Między innymi właśnie ROK GP. No i mamy tutaj trójkę kierowców, którzy odłączyli się od pozostałej części stawki. Oto właśnie Anders Gajczyk prowadzący w tym wyścigu. Druga pozycja Igor Lejko, trzeci jest Piotr Dębiński. No i później mamy Adriana Marcinkiewicza, Mariusza Szymczaka, Ariela Piotrowskiego, więc tą czołówkę. No i tutaj dochodzi do kontaktu między Jackiem Pokojowczykiem a Sebastianem Locem. Sebastian Loc próbuje wrócić na tor, udaje mu się tutaj w oryginalny sposób, wraca na tor. A tymczasem prowadzący w tym wyścigu Anders Gajczyk, minuta, 1 sekunda i 642 tysięczne, to jest najlepszy czas przejazdu okrążenia w tym wyścigu. Mamy tutaj 15 sekund różnicy między tym najlepszym czasem w deszczu, a najlepszym czasem na suchym torze. A oto kierowcy klasyfikowani w ROK GP 25. Zielony gokart, biały kask, to jest Adrian Marcinkiewicz. Tuż za nim były mistrz Mariusz Szymczak, a tutaj początek stawki. Tutaj problem jednego z kierowców, Łukasz Borowski, tuż przy wyjściu na prostą startową. Zaliczył pobocze. I walka dwójki liderów, Anders Gajczyk tuż za nim. Można powiedzieć jak cień Igor Lejko, ale tutaj muszą być ostrożni. Widzimy, że tak dużo wody na asfalcie, no każdy tej wody przybywa oczywiście coraz więcej. Każdy błąd będzie z pewnością bezlitośnie wykorzystany przez rywala. 11 kółek do końca. Gajczyk wciąż prowadzi. Tutaj widzimy, że tuż za nim Igor Lejko. On zwyciężył w tym pierwszym wyścigu. Ale tutaj tuż po starcie znakomita postawa Andersa Gajczyka.
objęcie prowadzenia w tym wyścigu. I po 5 okrążeniach Duńczyk polskiego pochodzenia jest liderem. Igor Lejko drugi, trzeci Piotr Dębiński, czwarty Adrian Marcinkiewicz, później Mariusz Szymczak, Ariel Piotrowski, Jacek Pokojowczyk, Paweł Dajewski, Karolina Janicka, Dominik Zając i zamykający stawkę Sebastian Lotz. Zobaczymy, czy, mówiąc w cudzysłowie, zmęczy Igor Lejko prowadzącego w tym wyścigu Andersa Gejczyka. Wielokrotnie spotykali się w rywalizacji, czy to w roku ubiegłym, tutaj na polskich torach, czy we włoskim Lonato również. Rywalizowali w kategorii seniorskiej, ale nigdy nie była to rywalizacja tak bezpośrednia jak w tym wyścigu. Anders Gajczyk prowadzi na 9 okrążeń przed końcem. Pierwsza trójka jedzie z przewagą prawie 6 sekund nad kolejną grupą kierowców. Tutaj ci młodsi zawodnicy klasyfikowani w rok GP15 z dużą przewagą. Teraz mamy atak na pierwszą pozycję i jest Igor Lejko na prowadzeniu. Widzieliśmy ten manewr. A więc nie upilnował, nie obronił pozycji lidera Anders Gajczyk. Igor Lejko, Anders Gajczyk, Piotr Dębiński. Pierwsza trójka tego wyścigu. A na naszym stanowisku sędzia główny zawodów Lechosław Dudka. Tutaj analiza materiału wideo z wyścigu Junior Roka na wniosek Gustasa Grinbergasa, który jest tutaj obok. A tymczasem widzimy, że Igor Lejko już z dość dużą przewagą nad tą dwójką, którą widzimy w tym momencie, a więc Andersem Gajczykiem i Piotrem Dębińskim. A tuż za tą trójką widzimy tam w drugiej części stawki. Mamy teraz atak na drugą pozycję. Piotr Dębiński. Czy obroni to Anders Gajczyk? Tak jest. Nie, jednak nie udało mu się. Stracił teraz troszeczkę, popełnił błąd. Piotr Dębiński jest na pozycji numer 2. A tutaj druga część stawki. Adrian Marcinkiewicz również wypracowuje sobie przewagę, ale widzimy, no, walczą kierowcy nie tylko między sobą, ale również, a może przede wszystkim z wodą, która zalega na asfalcie. Adrian Marcinkiewicz, Mariusz Szymczak, Jacek Pokojowczyk, Ariel Piotrowski. Tutaj dobra postawa Jacka Pokojowczyka, ale mamy jakiś błąd Ariela Piotrowskiego, który teraz walczy z Dominikiem Zającem na prostej startowej. Stracił tutaj Ariel Piotrowski i przesunął się o 2 pozycje do tyłu. To właśnie Dominik Zając i Ariel Piotrowski.
To są pozycje 9 i 10. A prowadzenie wciąż należy do Igora Lejko. Również najszybszy czas tego wyścigu to właśnie on. Zobaczmy, jak duża przewaga wypracowana nad jego bezpośrednimi rywalami na tych dwóch ostatnich okrążeniach. Oto Adrian Marcinkiewicz, Mariusz Szymczak, czołowi kierowcy kategorii ROG GP25. Mariusz Szymczak, doskonale wszystkim znany, jeden z weteranów kartingu, były zwycięzca Pucharu Polski w kategorii Super ROG. Później czołowe pozycje w Super ROGu i w ROGu GP. Teraz ROG GP25 w tym sezonie. Również świetnie sobie radzi Mariusz Szymczak, a tutaj Dominik Zając, którego doskonale pamiętamy sprzed dwóch, trzech sezonów, kiedy uczestniczył w rywalizacji w juniorskiej kategorii ROGa. W tym sezonie wraca, by uczestniczyć w Mistrzostwach Polski kategorii ROG GP15. Takiej będzie klasyfikowane jeszcze 4 kółka do końca. Właśnie Igor Lejko, który jest aktualnym mistrzem Polski w kategorii ROG DVS. No i bardzo możliwe, że w tym sezonie sięgnie po kolejny tytuł. To, że wygra Puchar Polski w roku GP15, nie ulega żadnej wątpliwości. No ale frekwencja w tej kategorii bardzo niska. Można powiedzieć, że troszeczkę posypały nam się tutaj te kategorie seniorskie w polskim kartingu, bo zarówno Pucharze ROGa, jak i Pucharze Rotaxa, stawka seniorów bardzo nieliczna. Dwa okrążenia do końca. Oto Anders Gajczyk, również znany polskim kibicom kartingowym z poprzedniego sezonu i sprzed dwóch lat, kiedy debiutował na polskich torach. Duńczyk, oczywiście polskiego pochodzenia, rywalizował w kategorii seniorskiej, wśród juniorów również. Obserwowaliśmy jego jazdę we Włoszech na tych najważniejszych imprezach kartingowych serii ROGa. No i tutaj powrót Andersa Gajczyka do rywalizacji w Mistrzostwach Polski. Póki co trzecia pozycja w tym wyścigu. A to jest Piotr Dębiński, aktualnie na drugim miejscu w stawce w tym wyścigu. Tarnowianin, którego również często obserwujemy w rywalizacji tej kategorii w Pucharze Polski. No i za moment Igor Lejko rozpocznie ostatnie kółko, a tuż za nim właśnie Piotr Dębiński. Strata Piotra Dębińskiego, oto właśnie różnica między tymi dwoma kierowcami, to prawie 3 sekundy. No i widzimy, że Anders Geis jak wiele stracił do tej dwójki rywali. Później jest Adrian Marcinkiewicz, Mariusz Szymczak, Jacek Pokojowczyk. Paweł Dajewski, Karolina Janicka, Dominik Zając, Sebastian Lotz. Ariel Piotrowski, Sebastian Lotz.
Łukasz Borowski zaliczył tylko 3 okrążenia w tym wyścigu. A my za moment będziemy obserwować flagę szachownicy, bo już na tej długim łuku prowadzącym do prostej startowej jest Igor Lejko. Oto właśnie on. I za momencik będzie kończył wyścig. Mamy finisz, tak jest. Igor Lejko zwycięzcą. Druga pozycja Piotr Nębiński, trzeci Anders Gajczyk, kolejne miejsca Adrian Marcinkiewicz, Mariusz Szymczak, Jacek Pokojowczyk, Paweł Dajewski, Karolina Janicka, Dominik Zając, Ariel Piotrowski, Sebastian Loc na pozycji 11 kończy tę rywalizację za moment. Łukasz Borowski po 3 okrążeniach będzie sklasyfikowany na pozycji numer 12.